i wyszukijmy ponownie inne hasło. Serca nasze z Ukrainą! 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 Dziękuję serdecznie. Gdyby mógł, byłby z nami ksiądz Julian Krawiecki. On ma dzisiaj zabieg, nie może uczestniczyć w tym wiecu. Dzwonił do mnie, pozdrawia was wszystkich, bo pewnie zabrzmiałyby najpierw słowa modlitwy po ukraińsku. Ale jestem szczęśliwy, że dotarł do nas nasz ksiądz proboszcz, nasz dziekan, który myślę, że powiem ważne słowa związane z pokojem, ale też dla tych, co chcą oczywiście wspólnie zmówić, zmówi również z nami wspólnie modlitwę. Serdecznie proszę. Panie Marszałku, Panie Burmistrzu, kochani siostry i bracia, wojna to śmierć, łzy, nieszczęście, przede wszystkim niewinnych ludzi. Wczorajszy dzień pokazał, że wielu niewinnych ludzi już oddało swoje życie za ojczyznę. Kolejny dzień przynosi nowe ofiary. Myślę w tej chwili o bezbronnych kobietach, dzieciach, ludziach w podeszłym wieku, którzy żyją w wielkim lęku i wielkim strachu, którzy ukrywają się w piwnicach, w schronach, w ciemności, w chłodzie, bez jedzenia, bez lekarstw i nie widzą dla siebie żadnej przyszłości. Ich przede wszystkim dzisiaj ogarnijmy naszą najpierw modlitwą i pamięcią, ale także otwórzmy się na ich przybycie tutaj, myślę, do naszego miasta. Zorganizujmy w miarę możliwości zbiórkę lekarstw, odzieży, żywności. Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielką narodu ukraińskiego, która aktualnie przebywa pod Lwowem razem ze swoją rodziną. Mówi, że jest strasznie, że jest tragicznie, że wszystko się przyda. Z naszej strony, ze strony parafii, zgłosiliśmy już chęć przyjęcia przynajmniej 6, może 8 osób pod dach i zapewnienia im możliwości życia i przebywania tutaj, dopóki wojna się nie skończy. Ufajmy, że Bóg, który jest Bogiem pokoju, przywróci pokój na ziemi ukraińskiej. O to wspólnie się modlimy. Jesteśmy ludźmi ochrzczonymi. Myślę, że większość z nas, a może wszyscy nawet, nie ma tutaj nikogo, kto nie jest ochrzczony. Pewnie na swój sposób wierzymy w Pana Boga. Jedni bardziej, inni mniej. Jedni praktykują w kościele, inni przestali. Jedni się modlą po swojemu, inni modlą się tak, jak ich kiedyś nauczono. Jest jeden Bóg i do Niego wznieśmy naszą modlitwę teraz, prosząc o pokój na Ukrainie, ale także o siły i wsparcie dla tych, którzy tam cierpią. Módlmy się słowami modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieki. Amen. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, ten mikrofon jest otwarty. Jeżeli ktoś ma jeszcze chęć coś powiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze ma chęć wyrazić słowa poparcia dla narodu ukraińskiego, dla ciemiężonego obecnie całego państwa i osób, zapraszam tutaj.